Poglądy i osądy. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Przeciwnicy powiększenia Opola nie składają broni i w tym tygodniu znowu będą manifestowali w Warszawie. Jak pan ocenia szanse tych manifestacji? No, myślę, że są to właściwie takie manifestacje desperackie. Przeciwnicy chcą pokazać, że są przeciwnikami. Czy mają nadzieję, że jeszcze decyzje będą cofnięte w przypadku niektórych wsi? Myślę, że nie. Że, że, że są po prostu na tyle realistami, że widzą, że, że już klamka zapadła. No Choć jest i... jeszcze droga odwoławcza, Trybunał Konstytucyjny, unijny. No wiemy, jak wygląda sprawa z Trybunałem, ale i, i kto wie, czy, czy, czy ta ścieżka nie zostanie y, uruchomiona. Ale przede wszystkim jest to, to poczucie, że te społeczności lokalne w zasadzie y, mają bardzo niewiele, czy nawet nic nie mają do powiedzenia. Że jesteśmy państwem unitarnym, państwem y, nie. Mimo wszystko, jednak z, z centralizowanym i że decyzje podejmuje rząd. No i, i oczywiście. Ci mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy Opola, ale mieszkańcy tych wsi, mieli być rzekomo zadowoleni. To miała być taka decyzja, że obie strony na, na, na tym skorzystają, a wiemy, że jednak do końca tak nie jest. Nawet no. jeżeli ktoś jest zadowolony, to tego nie, nie prezentuje. Nie, tak? oczywiście, że nie. To cicho Zawsze w tej niezadowolonych będzie bardziej słychać. No Ja muszę powiedzieć, że, że jako rodowity Opolanin. Jednak rozumiem tych ludzi i, i sam i, i nie byłem i, i nie jestem za powiększaniem Opola, gdyż widzę sztuczność tych przedsięwzięć. No, no, no przecież to jest tak. Liczba ludności spada. Nie udaje się przyciągnąć ludzi z innych regionów, żeby osiedlali się w Opolu jako dobrym miejscu do życia i do podejmowania pracy. No to co zrobimy? Ano, po prostu przyłączymy wsie, kolejne i wtedy. Opole będzie większe. Pamiętajmy, że Opole stało się miastem stutysięcznym skokowo w roku 75, też po przyłączeniu wówczas wielu wsi do Opola. No i myślę, że jeżeli za jakiś czas liczba ludności znowu wyraźnie spadnie, to może będzie pomysł, żeby przyłączyć kolejne wsi. No i, 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 i niestety. To, co nam grozi, to to, to że Opole zacznie się przekształcać w taki i badan nad Odrą. Jest takie miasto w Nigerii, które jest uważane za największą wieś świata, gdyż zdecydowanie dominuje zabudowa typu wiejskiego. Dzisiaj w Opolu mamy to samo. Ja jeżdżę po tych no, w dzielnicach, czy jak to nazwiemy, tych obszarach przyłączonych w roku 75, albo jeszcze wcześniej i cóż ja widzę, że... W zasadzie nie udało się tych obszarów umiastowić. Zurbanizować w taki tak. sposób miejski. Widzę y, y, słupy na słupach, y, przewody, y, zamiast to już no, no, puścić ziemią w postaci y, kabli. No więc pod tym względem jest brzydko jak w Stanach Zjednoczonych, tak można powiedzieć. A tu i ówdzie na płocie jeszcze jest napisane, że można kupić jaja. No i teraz y, tych obszarów wiejsko podobnych będzie jeszcze więcej. Czyli nie wierzy pan w to, że Opole mądrze wykorzysta te dodatkowe pieniądze, które dostanie no, głównie podatek z elektrowni Opole? No, to obiecuje prezydent. Ach, tutaj to, 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 to może tak z tym, że trudno powiedzieć mądrze, to, to, to znaczy, że co, żeby te, te, te wsie przyłączone teraz i wcześniej się bardziej umiastowiły, tego nie wiem. Natomiast to przejęcie elektrowni, no to, to jest już taki ewidentny zamach na, na dojną krowę no i, 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 i nic dziwnego, że tutaj te protesty mieszkańców są najbardziej widoczne, dlatego że no, człowiek jest jednak z natury egoistą, bez względu na to, jaka była ścieżka dojścia do tej elektrowni, w jaki sposób ta elektrownia pojawiła się. Jest już teraz traktowana przez lokalną społeczność tak, jak są traktowane dobra naturalne. To, to, to jest nasze i. i no, tak jak ropa naftowa. I tam, i, no no w więc właśnie. Czy, czy, czy mamy jakieś kraje, które by się chętnie dzieliły z innymi krajami ropą naftową, czy, czy diamentami, czy złotem? Oczywiście nie. No Prezydent obiecuje, że będzie się dzielił, bo będzie inwestował te pieniądze w takie zadania ważne nie tylko dla samej lokalnej społeczności, ale dla całego regionu. No w, Może Tego i w tak. nie było. Yy, może i tak, ale przede wszystkim no, prezydent nie jest prezydentem na wieki. Po, poza tym no, kiedyś yy, ten układ rządzący się zmienił. Nie, nie. No, 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 no więc te obietnice niekoniecznie przejdą na y, jego następców i w związku z tym te, te, te społeczności lokalne y, mają prawo, nawet jeżeli jemu wierzą, no to to już mają prawo nie udzielić bezterminowego kredytu zaufania y, tym przyszłym rządzącym, o których jeszcze no, no w tej chwili nie wiemy kto to kto to będzie. Panie doktorze, a w jakim kierunku pójdzie ten konflikt? Czy on się wyłagodzi w pewnym momencie? Czy czeka nas taka fala obywatelskiego nieposłuszeństwa ze strony tych niezadowolonych? Znaczy, to, to, to może być po prostu takie takie gnicie, niezadowolenie jako, rzecz, jako postawa chroniczna. No, ja nie przewiduję jakichś drastycznych tutaj no, przejawów tego konfliktu, ale będzie takie niezadowolenie i takie przekonanie, że oto proszę bardzo, władza nam się zmienia, a ciągle władza w zasadzie no, nie szanuje obywatela i, i, i ciągle rządzą silniejsi i rządzą ci, którzy mogą sobie coś załatwić na najwyższym szczeblu. W Warszawie, a ta samorządność jest no, w dużym stopniu fikcją. Panie doktorze, no przeciwnicy Dużego pola są na tyle zdesperowani i rozgoryczeni, że rzucili hasło likwidacji Opolszczyzny. No bo skoro polskie elity ich nie szanują, to po co tak. im taki region? No to, to, to jest może pewna prowokacja. Ja oczywiście jestem absolutnym przeciwnikiem likwidacji Opolszczyzny. Uważam, że, że wówczas sytuacja wyglądałaby jeszcze gorzej i, i doprawdy czasem słyszę takie posługiwanie się argumentami, które są absurdalne i, i które wynikają po prostu z, z niewiedzy geografii i z nie wiedzy tego, jak to wygląda na świecie. Że, że na przykład, o proszę bardzo, tutaj mamy już od y, 27 roku 100 tysięczne gliwice, które już no, wiele dziesiątków lat. Są miastem większym od Opola, więc my jesteśmy mali. Skoro jesteśmy mali, no to może jesteśmy niepotrzebni i, i, i zastosujmy takie samobiczowanie i, i, i może nawet no, domagajmy się likwidacji. Otóż, otóż nie, ja jednak jestem generalnie zwolennikiem przyjęcia zasady, że region, nawet w państwach unitarnych, powinien być wartością samą w sobie. Nigdzie nie spotkałem takiego zapisu, że jeżeli liczba Mieszkańców jakiegoś województwa spadnie poniżej y, określonego poziomu, to województwo podlega likwidacji. No, ale Nie to są decyzje polityczne, tak. więc jeśli takie województwo osłabnie, no to może się taka wola polityczna kiedyś pojawić. Może, ale wówczas też trzeba się jej przeciwstawiać, posługując się takimi argumentami, że przecież no, liczba mieszkańców naszego województwa. To, to, to są trzy procenty, czy może nawet trochę mniej. Yy, yy, są na świecie yy, landy niemieckie czy, czy stany yy, w Stanach Zjednoczonych, takie Rhode Island. To, to są po prostu promile. Jednak nikt nie, nie, nie mówi o, o likwidacji tego stanu. Ja wiem, że, że to, to jest państwo federacyjne, to, 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 to trochę wygląda inaczej, ale, ale na państwo unitarne też właśnie przenieśmy tę zasadę, że region jest wartością. I tym wnioskiem zakończymy naszą rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj dr Tadeusz Detyna, Uniwersytetu do Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Poglądy i osądy.